Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale. Tradycyjnie już zapraszam do komentowania i subskrybowania. Szanowni Państwo, jak widać po dzisiejszym nagraniu, tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć, będą Chiny, a dokładniej udział polskich pilotów w wojnie powietrznej nad Chinami podczas II wojny światowej. Najbardziej znaną postacią, która uczestniczyła w walkach nad Chinami, jest legendarny dowódca dywizjonu 303, Witold Urbanowicz, nazywany czasami Lekuto albo Kobra ze względu na to, jak działał jako pilot myśliwski. Okoliczności, w jakich Witold Urbanowicz trafił do Chin, są dobrze znane polskiemu czytelnikowi, który miał okazję spotkać się z książką Tygrysy nad Chinami, napisaną przez Urbanowicza w latach 60. Obecnie znana jest również inna wersja tej książki, Ogień nad Chinami, ale zostawmy to, co Urbanowicz w niej pisał, tym bardziej, że jest tam wiele kontrowersyjnych wątków. Jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów książek Urbanowicza dotyczących jego udziału w walkach powietrznych nad Chinami jest ilość zwycięstw powietrznych, które polski pilot sobie przypisał. On sam mówi o kilkunastu zwycięstwach, zestrzeleniu wielu samolotów myśliwskich typu zero, natomiast dokładniejsza analiza przeprowadzona przez historyków lotnictwa wskazuje, że te dane nie są do końca dokładne, że nie są do końca rzetelne. No cóż, zawsze jest tak, że piloci mówią o większej ilości zestrzeleń, które odnieśli, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Zjawisko overclaimingu jest tak samo stare jak piloci myśliwscy i biorąc pod uwagę to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, zapewne szybko z naszej przestrzeni publicznej nie zniknie. Tak czy inaczej, Urbanowicz w Chinach przebywał dosyć długo i po powrocie do Wielkiej Brytanii dał delikatnie znać, że inni piloci nie są tam do końca potrzebni, że Chińczycy i Amerykanie sobie poradzą, a Polacy bardziej przydadzą się jednak na Zachodzie. Okazuje się jednak, że Urbanowicz nie był jedynym polskim pilotem, który rozważał udział w walkach przeciwko Japończykom podczas II wojny światowej. By dotrzeć do sedna problemu, musimy cofnąć się do 1937 roku, kiedy rozpoczęła się japońska inwazja na Chiny. Już wcześniej Chiny były chorym człowiekiem Azji. Od chwili abdykacji ostatniego cesarza Chin kraj znajdował się w głębokim kryzysie i był podzielony na różne strefy zarządzane przez miejscowych wataszków nazywanych panami wojny albo po angielsku warlordami. Na to wszystko weszli Japończycy, którzy zaczęli likwidować kolejne takie państewka, przejmować znaczne tereny, wprowadzać na nich terror. Oczywiście taką siłą, która miała zjednoczyć całe Chiny, był rządzony przez Chiang Kai-sheka Kuomintang, jednakże jego wpływy były bardzo luźne na niektórych terytoriach, a w 1937 roku Japończycy widzieli już, że Kuomintang rządzony przez Chiang Kai-sheka zaczyna konsolidować się, stawać się coraz silniejszy i pozyskiwać pomoc wojskową z Europy, między innymi z Niemiec. Tutaj taka drobna ciekawostka. Ten miły pan na zdjęciu to Ching Wei Kuo, czyli przybrany syn Chiang Kai-sheka, który w 1937 roku trafił do Akademii Wojskowej w Monachium w Niemczech. Podczas pobytu w szkole przeszedł szkolenie dowódcy czołgu i w 1939 roku miał ruszyć na front do Polski. Kiedy jednak dowódca jego jednostki podjął decyzję, że Chińczyk z nami nie jedzie, to Ching Wei Kuo strasznie się rozpłakał. Sytuacja stała się na tyle złożona, że trzeba było poprosić jego tatusia, czyli generalissimusa Chiang Kai-sheka, żeby zabrał młodego do domu, bo przynosi wstyd rodzinie. Ojciec opieprzył młodego, a potem wysłał go na trochę do armii chińskiej, a potem po 7 grudnia 1941 roku do armii amerykańskiej, której mundur młody chętnie założył. Wszystko zmieniło się podczas II wojny światowej, kiedy Japonia stała się bliższym sojusznikiem dla Niemiec niż Chiny. Ale zanim do tego doszło, w 1937-38 roku w polskiej szkole lotniczej w Dęblinie, w szkole Orląt, uczy się przyszły as myśliwski Stanisław Skalski. W tym czasie wydarzenia, które mają miejsce w Chinach, są szeroko komentowane przez polską prasę, są bardzo dokładnie śledzone przez polskich wojskowych, którzy już wcześniej mieli epizody współpracy z Japonią. Chodzi generalnie o użycie lotnictwa. Podczas jakiejś sprzeczki Skalski, który obawia się, że już niedługo zostanie
wyrzucony z Dęblina za brak postępów w nauce, bądź też za trudny charakter, on miał parę konfliktów ze swoimi przełożonymi, zaczyna obawiać się, że jako pilot nie będzie mógł sobie w Polsce poradzić. Razem z kolegą rzucają hasło, że jeżeli zostaną wyrzuceni ze szkoły, to zatrudnią się w Chinach jako najemnicy. No i informacja o tym dociera do przełożonych Skalskiego, którzy w nagrodę wlepili mu kilka dni aresztu. Tym razem powodem wsadzenia przyszłego asa do karceru była kwestia jego planów włączenia się w działania lotnictwa chińskiego. Dlaczego? No, w tamtym czasie podejmowanie służby wojskowej jako najemnik w obcej armii było uważane za przestępstwo i było karane karą więzienia. Dzisiaj też tak jest, przynajmniej w teorii, a w praktyce okazuje się, że możemy jako Polacy zgłaszać się do służby w Legionie Ukraińskim. Osobiście nie polecam. No i teraz jeszcze dwie ostatnie kwestie, które wymagają wyjaśnienia. Przede wszystkim, dlaczego działania lotnicze w Chinach budziły aż takie zainteresowanie naszego wojska? Znalazły się nawet dokumenty na ten temat w Centralnym Archiwum Wojskowym, które miałem okazję kilka lat temu przeglądać, a nawet sfotografować i mam je teraz w swoich zbiorach, do których czasami zaglądam. No cóż, odpowiedź jest diabelnie prosta. Chodziło o to, że do Chin trafia bardzo dużo sprzętu dostarczanego przez Związek Radziecki i Polacy chcieli w ten sposób zobaczyć, jak ten sprzęt się spisuje. Ponadto chodziło o zebranie doświadczeń, które wypracowali sobie Amerykanie i które wypracowali sobie Chińczycy. Amerykanie, którzy już wcześniej pracowali w Chinach jako najemnicy i wspierali właśnie naród chiński w walce z Japończykami. A mianowicie kwestia tego, ilu Polaków tak naprawdę podczas II wojny światowej walczyło przeciwko Japończykom. Okazuje się, że poza Witoldem Urbanowiczem, Stanisławem Skalskim, który miał takie plany, ale nigdy ich nie zrealizował, oraz amerykańskimi pilotami polskiego pochodzenia, którzy walczyli na Pacyfiku, jest jeszcze jedna postać, która brała udział w wojnie na Dalekim Wschodzie. Chodzi o Jerzego Bregmana, o którym może kiedyś nagram film i przygotuję jakiś krótki materiał. Na dzisiaj to już niestety wszystko. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawania łapek w górę. Pozdrawiam serdecznie, cześć!